Tak, no to witajcie w drugiej części naszej wyprawy. Już widzieliśmy, tak, wczoraj widzieliśmy filary. Będziemy koło nich przejeżdżać. Ja może mi się uda z daleka wyłapać, chyba nie. Teraz, co, przed chwilą widzieliśmy repera, słup wysokości, znak wysokości, przepraszam. Odnośnik będzie tam pod filmem i jedziemy teraz tak, na taką polanę. Będziemy, przejedziemy polami, cały czas trzymamy się sanu, tutaj te drzewa, to jest, idzie, wtedy płynie san. Jedziemy na polanę coś zjeść, ubierzemy spodenki i pojedziemy do wiązownicy, też chyba polami, zobaczyć bunkier. Zobaczyć bunkier. No to będziemy mieć jakieś 4 km po polach, to więc to nie jest takie łatwe dla syna, ale zrobimy parę przerw. No i co? Do zobaczenia na pikniku naszym. Zbliżamy się do naszej łąki, do takiej polanki. Tutaj po lewej widać te nasze filary z poprzedniego filmu. No i tam trzeci jest po drugiej stronie sanu. Ale my nie będziemy jechać ten już polami, bo jest ciężko. Pojedziemy do wiązownicy po prostu drogą asfaltową. Zobaczymy bunkier. Ja jeszcze sam tam nie byłem nigdy. Dla mnie będzie o tyle ciekawie. A my jedziemy coś zjeść. Syn ma dużo zaparcia. Bardzo ciekawy, lubi takie wycieczki rowerowe. Sam się dziwię, że ma tyle siły. I sobie zjemy teraz. Tutaj rowerki zostawimy, dobra? Sam się dziwię, że ma tyle siły, ale... Jeżeli ma ochotę, to czemu nie pokazać? Też to tyle naszego, co przekażemy dalej następnemu pokoleniu. A zwłaszcza, że też w tygodniu nie mam za dużo czasu, nie spędzamy, to zawsze na weekendzie można, jest okazja nadrobić. No i tutaj robimy piknik, tak? Tutaj przed tą kukurydzą też płynie rzeczka, wyrwa. Tutaj robimy? No to dobra. No to do zobaczenia za chwilę. No zaraz wymyślimy. O, tam będziemy siedzieć. No. Nie ma lisa. Dobra, to do zobaczenia. Robimy przerwę. Mamy picie. Ciastka. Prawda? Nie. Placki. Placki, tak. I zaraz ruszamy dalej, prawda? Nie. Trzeba pogryźć ładnie. I ruszamy. W stronę filarów. Chcesz jechać jak wczoraj? A tu będzie ciężej. To co, na pewno chcesz jechać tamtędy? No to dobra. My posilimy się i startujemy. No, zmieniliśmy troszkę trasę, ominęliśmy te filary, ale skręciliśmy. A co ty masz w rączce, powiedz wszystkim? Tak, co sobie już narwałeś na naszym pikniku. Dałeś na bagażnik. A popatrz, jaki malutki jest. To są kucyki. Tak, mała przerwa u koników, prawda? Tak.
Puść, puść, puść. Nie wol... Tak, rączki nie wkładaj, wiesz. Daj mi jeszcze listka z kukurydzy. No, wystarczy. Uważaj, by... No, tak. No dobra, to co, pożegnaj się z konikami. A dajesz im siana. No, to my jeszcze chwilę tu zostaniemy. I do zobaczenia w dalszej części naszej wyprawy. No to hej. Zrobiliśmy tak, żeby nie uciekał. Zrobiliśmy drugą przerwę. Jechaliśmy polami. Weź uważaj, żebyś tutaj się nie odruty nie podrapał. Chodź na rączki, ja ci pokażę. Można ich powłaskać? Zobacz, jak się opala jeden. No. Można ich powłaskać? O, widzisz, to jest chyba tata. Prawda? Mhm. A tam? Chyba mama. Mama jest na łańcuchu. Można ich pogłaskać? Ja bym. Tych koników nie znamy, Krystianku, wiesz? Z tamtym się częściej chodziliśmy, do nich się zaprzyjaźniliśmy. To tylko popatrzymy, dobra? No to już jesteśmy blisko celu naszej wyprawy. No i do zobaczenia za chwilę. No, już prawie dojeżdżamy. Musieliśmy zjechać z polnych, chyba żebyś nie spadł. To jest taki stawik wiązownicy, a my tutaj pójdziemy. To jest też gdzieś tu w tutaj za tatą jedź. A nie wiem, czy ojej, nie wiem, czy nam się to uda wejść. To jest tam za krzakami gdzieś. Nie wiem, czy to jest na nas dwóch. No zatrzymaj się, Krystianku. Albo jeszcze kawałek do przodu pojedziemy. Jest, widać go. No bunkier z wojny, tak? Tutaj żołnierze bronili naszych ziem. Tutaj chodź. O, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Już pomagam. Idziemy, zrobimy tam przerwę, piknik. A co tam jest? Nie wiem, też tam nie byłem. Tutaj widać już. Jest tam bunkier. To jest cel naszej podróży. Naprawdę troszkę przejechaliśmy. Syn ma strasznie dużo energii. Na razie idziemy. Nie wiem co to. Czy to może jakiś szałas młodzi mają? Nie wiem. A tutaj Krystianku. Krystianek. No.
No widzisz, tutaj młodzi mają imprezę. Co? To do bunkra. To jest nasz cel, tamten szała z nas nie interesuje. Za żadę. Popatrz. Tam prosto idziemy. Widzisz, jakie mury? Grube z betonu. A co tam było? Żołnierze bronili. Tu? Mhm. To są śmieci. Śmieci. O, popatrz, jaki ślimaczek tu jest. Gdzie? O, tutaj. Widzisz? Popatrz, jakie to są grube mury. Mamy na zwykłą kamerę. A dlaczego nie można tam się dostać? Bo tam jest chyba wejście zawalone, zasypane z drugiej strony. A kto tam zasypał? Wsuniemy się troszkę na kolankach. Chciałbyś tam zobaczyć, co tam jest, czy nie? O, troszkę. Strasznie dużo śmieci. Nie dużo? Dużo. Chciałbyś? No to kucnij sobie, zobaczysz. Widzisz? Zawalone wejście. Mhm. A tutaj? Nie, bo już tam nie wejdą. Mhm. Chyba... Chodź nam, daj. Tam daszmy na mur. Chyba daszmy na mur. Na mur. Chcesz? Zobaczymy, może tutaj, uważaj. Może spróbujemy pójść od drugiej strony, dobra? Wiesz, jesteś na samym szczycie bunkra. Pomachaj wszystkim poszukiwaczom. Powiedz, udało nam się dotrzeć tutaj. Było ciężko? Było ciężko. Dotarliśmy. Teraz się co, napijemy? Napijemy. Ubieramy spodenki i wracamy do domu. Ale jeszcze zobaczymy, może przejdziemy z drugiej strony. Idziemy zobaczyć od drugiej strony. Krystianka mam na barana. Wszystko zarasta. Chyba tam jest dziura gdzieś. O, tutaj stałeś przed chwilą. No, schyl się, tutaj mamy dalszą część murów. Ale mam. Ale śmieci. No i tutaj... A czekaj, Krystianko, ściągnę ciebie. Czekaj, okulary to cię spadną. A jak z tego chmura zejdziemy? Chyba... O, tutaj widać jeszcze... Wejście? Tu chyba było wejście, Krystianku, tylko zasypane tymi... śmieciami. Tam jeszcze mur widać. Nie schodź tam, a mnie ma już po co. Chyba, że jeszcze coś jest z drugiej strony, ale wątpię. Chyba, żebyś nie spadł. Dobrze? No, też to nie... Niszczy się, prawda? To chyba tam schodzi. Wszystko zarasta śmieciami. Dużo raczej zarasta trawą, ziemią, dużo śmieci. Tam nie będziemy schodzić, popatrzcie.
Tak, tu było to wejście. Tu było to wejście. Tak. To jest taki kawał naszej historii, która zarasta. To chyba tylko tam wejść. Ja jak gdzieś kiedyś widziałem artykuł na temat właśnie tego bunkra, czy tam w ogóle linii całych tych bunkrów. Ale może uda mi się pokazać zdjęcie, jak jeszcze był w miarę. Dlaczego? O! Tutaj wyczyszczone. Patrz, tutaj też jest ślimak. Mhm. A na tą chwilę to krzaczory. Chodź, idziemy, Krystianku. Chyba potrzeba tam wejść. Już nie wchodzimy tam dalej, bo to jest niebezpieczne. No, daj rączkę. Tutaj też jest. Tak, i tutaj właśnie jesteśmy, gdzie byliśmy przed chwilą. Gdzie stałeś, Krystianku? Dobra, no to co? Już pozdrawiamy. Dziękujemy za uwagę, powiedz. Żeście z nami wytrzymali do końca. A takie mamy widoki. I tam widzę. Tam daleko. Uj. Dobra, to co? To tam daleko. Do następnego. Ach, taki. No to hej. Pozdrawiam.